Witamy Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest Lucjan Trela, były bokser, reprezentant Polski, pięciokrotny mistrz Polski, olimpijczyk z Meksyku z roku 1968, a dzisiaj gość honorowy 18. plebiscytu na najpopularniejszego sportowca powiatu brzozowskiego. Panie Lucjanie, dyscyplina, którą Pan przez lata uprawiał, jest dzisiaj ściśle zbieżna z wynikami na najpopularniejszego sportowca powiatu, bo wygrali go właśnie bokserzy. Na pierwszym miejscu Szczepan Szmyt, na drugim jego brat Szymon. I czy po takim wyniku można wysnuć wniosek, że coraz więcej młodzieży garnie się do boksu? No, trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo nie siedzę w tym, ale za moich czasów, jeszcze 4 lata temu, to bardzo dużo młodzieży się gardało. Jeszcze jak prowadziłem sekcję w Stalowej Woli, Feniksa, tak to miałem zawsze na zajęciach tak 20, 20, 30 osób. A na to zainteresowanie boksem mają wpływ te gale bokserskie, transmisje telewizyjne? To wszystko jest atrakcyjne chyba dla młodych ludzi. Wpływa to w jakiś sposób na popularyzację boksu? To wpływa, ale za moich czasów to inaczej to było, bo w tej chwili młodzież niby się garnie i do boksu, i do sportu, tylko później jak kończy maturę, to później nie wie co robić, bo idzie na studia, a już na studiach już nie ma tyle sekcji, co przedtem było. No właśnie, ilość tych sekcji i klubów to chyba było największą siłą polskiego boksu, zwłaszcza w latach 60., bo wtedy za Pana czasów nie było gali, nie było transmisji show, ale było mnóstwo tych sekcji w wielu klubach, nawet tutaj na Podkarpaciu, i to była chyba największa siła tego boksu polskiego, który dominował w latach 60. No w ten czas było tak, że była liga seniorów, a teraz jest nawet, seniorów nie ma, tylko juniorzy się bawią. Tam, gdzie niegdzie senior wyskoczy, no to tylko ma mistrzostwa albo jakieś turnieje. No właśnie, nie brakuje tych rozgrywek ligowych? Właśnie, te turnieje to nie jest za mało? Właśnie brakuje tych ciągłości, tych rozgrywek ligowych, bo człowiek trenował i wiedział, że za miesiąc czasu zaczyna się liga. I co 2 tygodnie, czy co tydzień człowiek wchodził do ringu i boksował. Co Pana przyciągnęło do boksu? Co mnie przyciągnęło do boksu, bo ja zaczynałem od piłki nożnej, grając w piłkę nożną, i akurat tak się złożyło, że nie było co w zimę robić. No i z kolegami żeśmy tak mówili, a to chodźmy. Jeszcze w ten czas sekcja bokserska na stadionie Stali trenowała i zaopiekował się nami taki trener Algert, który mnie od samego początku prowadził do końca. I tak się zaopiekował nami i w zimę zaczęliśmy trenować boks. A później lato się zaczęło, szliśmy na piłkę i graliśmy w piłkę. I był taki moment, że ja startowałem w 1959 roku, zacząłem pierwszą walkę, stoczyłem na pierwszym kroku w Przeworsku z takim dobrym chłopakiem, wygrałem. No i przyszedł do kadry juniorów województwa rzeszowskiego na obóz i przyszedł mi na obóz do Cerniewa nad morzem, przed mistrzostwem Polski juniorów. Czyli dość szybko Pan zaistniał w tym boksie. No tak to mi się zdawało, że dosyć szybko. I właśnie miałem dylemat, gdzie pojechać. Czy tu, bo to było chyba w Ustrzykach, czy nad morze. Sobie myślę, to pojadę nad morze, bo mogę nad morze więcej pojechać. Czyli atrakcja turystyczna spowodowała wybór boksu. Tak, wybór boksu, i w ten czas w 1959 roku zdobyłem brązowy medal mistrzostw Polski juniorów w półciężkiej wadze.
a w 60 roku zdobyłem mistrzostwo Polski w ciężkiej wadze juniorów. No właśnie ta waga ciężka to chyba była dla Pana dużym wyzwaniem, biorąc pod uwagę wzrost 172 cm, to chyba no, jak na wagę ciężką to dość niewiele. Przeciwnicy nie mieli tej przewagi na starcie od razu. Pan jakieś musiał stosować zagrywki taktyczne, żeby uporać się z nimi? No, u mnie dlatego do boksu poszłem i zacząłem istnieć w boksie, ze względu na to, że byłem kondycyjnie dobrze przygotowany, ruchowo i szybkościowo. Bo boks to nie tylko siła. To właśnie nie jest siła, to jest pomyślunek. Bo pierwszy, jak to już swego czasu już tam mówił, że pierw nogi, później ręce, a najpierw głowa. Stal Stalowa Wola była wtedy silną ekipą tutaj w regionie, czy w Polsce, w której lidze? No w regionie była bardzo silna, bo w ten czas żeśmy zdobyli brązowy medal drużynowo i wicemistrza Polski drużynowo. I to się wiązało z tym, że zauważono Pana w kadrze? Tak. No zauważono mnie w ten czas, jak zdobyłem po raz pierwszy mistrza Polski seniorów. Kiedy to było? Kiedy to było? To było 65 roku. Tak, w 65 było 5, 6 i 7. 3 razy pod rząd zdobyłem mistrza Polski. Powołanie przez Feliksa Sztama to takie spełnienie, ukoronowanie tamtej części kariery? No raczej tak, no bo jak mnie powołał, to już później się załapałem do kadry i no jak była słabsza forma i w lidze tam się jedną walkę, dwie przegrało, no to się wypadało, ale później się znowu wygrało i znowu były powołania. Feliks Sztam to legenda polskiego boksu. Jak się Panu z nim współpracowało? Jakim był trenerem, człowiekiem? Dobre no, relacje mieliście? Wie Pan, w tej chwili no to tak trudno mi jest coś powiedzieć na ten temat, bo to już się zacierają pewne sprawy, bo to już kupę lat już on nie żyje i przestał trenować, ale jako człowiek, jako trener był bardzo wyrozumiały. Na Igrzyska Olimpijskie w Meksyku w 68 roku, jak Pana powołano, to nie było dla Pana zaskoczeniem, bo wtedy już te 3 mistrzostwa Polski, to jakby była taka kontynuacja tych sukcesów. Ten czas no, to była taka kontynuacja to jest kariery, no i byłem w tym momencie najlepszy. Waga ciężka, mocno obsadzona była wtedy no, w Polsce. W ten czas był Gugniewicz, Małkiewicz, Denderys, Skoczek. Także było bardzo... Było z kim rywalizować. Było. Kiedy dowiedział się Pan, że w pierwszej rundzie Igrzysk Olimpijskich walczył będzie z George'em Foremanem, zasmuciło to Pana trochę? Czy wtedy jeszcze Foreman nie był na tyle znany, żeby się go, nazwijmy to, bać przed walką? No w ten czas wiedziałem, bo wcześniej boksował on mecze międzypaństwowe USA z Niemcami i wiedziałem, że to jest dobry chłopak. Chyba sam czy Szydło był w Niemczech na tym meczu i opowiadał. Tak, ale no, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że jest tak silny fizycznie i szybki. I udowodnił to rzeczywiście w czasie walki z Panem, bo tam różne legendy krążą na temat tej walki. Niektórzy twierdzą, że Pan był lepszy, powinien wygrać. No a ta porażka 1-4 też w zasadzie była nieznaczna. 4-1 przegrałem, w tym 2 sędziów dało remis ze skazaniem na Foremana. Jakby dali ze skazaniem na mnie, to by przeszedł dalej. No, ciężko mi coś mówić, bo nie oglądałem później tej walki na wideo czy w kronikach, ale to, co
po walce publiczność pokazała, że gwizdała gdzieś z 15 minut po werdykcie, to tylko to, żebym sobie uzmysłowił, że mogłem tę walkę wygrać. Później Foreman wygrał wszystkie walki przed czasem. Pan był jedyny, który wytrzymał do końca. Później został mistrzem świata zawodowym, no w ogóle ikoną boksu ogólnoświatowego. Pan uznał te igrzyska w związku z tym za udane? Było to mimo tego odpadnięcia szybkiego jakieś przeżycie dla pana? No raczej udane, ze względu na to, że no, w ogóle przy mojej posturze fizycznej, żebym się załapał na olimpiadę. Bo później za 4 lata też miałem już wyjechać do Monachium na olimpiadę i już miałem garnitur, wszystko, i 3 dni, czy 4 dni przed wyjazdem mnie odwołano, tak jak Janka Kokoszkę i mnie odrzucono, bo pojechali gwardziści. Bo pan po igrzyskach w Meksyku dalej dominował w tej wadze ciężkiej, tak. Zdobywał i tytuły mistrzowskie, i wicemistrzowskie, i brązowe medale. W ten czas jeszcze po tej olimpiadzie zdobyłem 2 razy mistrza Polski, raz wicemistrza i chyba za 2 razy brąz. W związku z tymi sukcesami pojawiały się jakieś oferty z innych klubów w Polsce, bo pan, no, Stali Stalowa Wola był wierny całą karierę. Nie kusiło, żeby odejść gdzieś stamtąd? No, kusiło, ale to zaraz po wojsku miałem propozycję do Błękitnej Kielce albo do Gwardii Wrocław. Ale sobie myślę, gdyby może jakiś klub związkowy się zgłosił, to może bym przeszedł. Ale tak sobie myślę, z munduru w mundur wchodzić, tak nie bardzo. A ja po prostu, jak to się mówi, lubiłem wyjechać z domu, a na 2-3-4 dni. A nie całkiem, bo już ten czas miałem rodzinę. Byłem żonaty, także to, no, było ciężko. Ale Stal Stalowa Wola gwarantowała taki wysoki poziom uprawiania boksu wówczas. Tak, wówczas Stalowa Wola była i finansowo, i obiekty miała bardzo dobre. Chyba jedne z lepszych w Polsce. Jak wyglądało wtedy to życie sportowca? Wyście tylko i wyłącznie zajmowali się boksem, czy oprócz tego w fabryce również się pracowało? Z początku pracowałem do godziny 10 rano, a później szłem na trening. Ale już jak się załapałem do kadry, tak w ogóle nie chodziłem do pracy. Tylko byłem prowadzony w zakładzie pracy, tylko trenowałem. Do południa i czasami po południu. Te sukcesy na arenie polskiej powodowały, że powoływano pana również na Mistrzostwa Europy, na zawody międzynarodowe, ale na Mistrzostwach Europy się medalu nie udało zdobyć. Nie brakuje panu tego trofeum, mimo wszystko międzynarodowego trochę, w tej bogatej karierze? Trochę brakuje, no bo szczególnie tej olimpiadzie, bo gdyby się zdobył jakiś medal na olimpiadzie, to jest później na starość druga emerytura, jak to się mówi. To jest łatwiej żyć. A w Mistrzostwach Europy 2 razy odpadłem w ćwierćfinale. Także mogłem i w Belgradzie też, jak to się mówi, oszukano mnie, bo przegrałem 3-2 z Hussingiem, gdzie miałem walkę wygraną. Kiedy pan skończył karierę zawodniczą? Ja skończyłem karierę chyba w 75 albo 6 roku. W ten czas, jak rozwiązali sekcję w Stalowej Woli. Nie chciał pan iść do innego klubu, nie miał propozycji, czy po prostu stwierdził pan, że już wystarczy na tym poziomie zakończyć? W tym momencie, gdy klub się rozwiązywał, miałem kontuzję, miałem zerwane mięśnia
międzyżebrowe i nie myślałem, że już nie będę boksował, że już co, no. I dlatego nie szukałem sobie klubu, tak jak koledzy moi z drużyny, gdzie poszli do Dębicy, do Stali Rzeszów. A na dalszą część życia związał się pan z boksem? Rozpoczął karierę trenerską? Tak, mam trenera drugiej klasy państwowej. Złożyłem egzaminy we Wrocławiu na AWF-ie. Studium trenerskie takie było 3-letnie. I trenowałem chyba ze 2 lata w motorze lubelskim. No później byłem, wyjazd miałem. Prawie 5 lat byłem w Stanach Zjednoczonych, bo tam brata mam i mnie zaprosił. I jak wróciłem, to później prezydent miasta Starej Woli, pan Ślęzak, namówił mnie, żebym otworzył sekcję Feniks, gdzie założyłem tę sekcję i prowadziłem chyba gdzieś ze 4 albo 5 lat, już nie pamiętam. Boks to niebezpieczna dyscyplina, tak twierdzą niektórzy. Czy pan dementuje takie poglądy na temat tej dyscypliny? Każda dyscyplina wyczynowa jest niebezpieczna, bo trzeba dać dużo więcej niż na plaży, gdy się jest odbija piłeczkę czy coś. Każda dyscyplina sportu, obojętnie jaka, to jest nie sport dla zdrowia, tylko dla stracenia zdrowia. Mamy szansę odbudować tą naszą pozycję z dawnych lat obecnie, zdobywać medale olimpijskie, czy jesteśmy nastawieni już tylko i wyłącznie na boks zawodowy? Raczej jesteś, no i moje takie zdanie, że raczej za sport zawodowy, nie amatorski. Dzięki.